Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Manuel, to znaczy Bóg z nami. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem w pierwnim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Zanim ponownie będziemy cieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia, powinniśmy, drodzy, zadać sobie pewne pytania. Czego nauczyliśmy się w tym Adwencie? Jaki był to dla nas czas? Czy doświadczyliśmy obecności Boga, który chciał nas prowadzić swoimi drogami? Czy podjęliśmy jakąś próbę odpowiedzenia na zaproszenie do nawrócenia, by wydawać dobre owoce? Czy dostrzegamy wyjątkowość naszego wybrania do bycia świadkami przychodzącego Mesjasza? Czy w wydarzeniach świąt, do których się zbliżamy, chcemy zobaczyć wielkie znaki Boga, który kocha każdego z nas? Adwent, który powoli dobiega końca, to okazja do ponownej rewizji świata wiary i naszego osobistego spojrzenia na Pana Boga. Jest to czas rzetelnego postawienia sobie pytania: w kogo wierzę? Można mieć przecież różne wyobrażenie Boga. Dla jednych Bóg jest jak polisa ubezpieczeniowa. Dobrze przecież jest się ubezpieczyć na wszelki wypadek, od cierpienia, samotności czy choroby. Dla innych Bóg jest Bogiem świątecznym, niektórzy mówią choinkowo-jajecznym. Wystarczy od czasu do czasu, dwa razy w roku. Są też tacy, którzy przychodzą do Boga jak do swego rodzaju bankomatu. Wkładają kartę i zaraz żądają gotówki.
postawa typowo roszczeniowa wobec Pana Boga. Jeszcze inni traktują Pana Boga jak dobry supermarket, w którym można zrobić wszelkie zakupy, a przy okazji jeszcze powydziwiać, poszukać jakiejś dobrej promocji. Ale zdarza się też, że sami dla siebie stajemy się bogami, myśląc o sobie jako o pępku świata. A jaki rzeczywiście jest Pan Bóg? Oczekując na narodzenie Boga pośród nas, chcielibyśmy odkrywać, kim On rzeczywiście jest. A Bóg przecież daje nam się poznać przez swoje Słowo. Już od świętego Pawła możemy usłyszeć, że Bóg, który przychodzi, jest Synem Bożym. Tak więc ten, którego przyjścia każdy z nas wygląda w czasie tego Adwentu, jest potomkiem Dawida, syn obietnicy złożonej Dawidowi. Bóg, który objawia się nam w swoim Słowie, jest Bogiem, który dotrzymuje swojego Słowa. Można powiedzieć, że na Nim zawsze możemy polegać. W Nim możemy złożyć naszą ufność. Od Niego też zostanie każdemu z nas podarowana łaska, która jest szczególnym pochyleniem się Boga nad nami, wejściem Jego samego w historię naszego życia. Z dzisiejszego fragmentu Ewangelii dowiadujemy się, że przychodzący Bóg chce zbawić swój lud od grzechów. Tak więc pragnie On złożyć największy dowód swojej miłości do każdego z nas. Zabierając nasze nieposłuszeństwa i niewierności, Bóg chce w zamian ofiarować swoją miłość i przebaczenie. Kochający Mesjasz jest ponad wszystko Emmanuelem, czy jak powiada nam Ewangelista, Bogiem z nami. Święta Bożego Narodzenia, do których się przygotowujemy, a które będziemy przeżywać już za tydzień, to dotyczy czas przyjęcia i uznania Emmanuela. On pragnie zmieniać nasze życie, nadając mu nową jakość. Przez swoje przyjście chce czynić z nas i w nas wielkie rzeczy. A co my możemy uczynić? Pozwolić na te zmiany, Jemu zaufać, gdyż On pragnie być obecny w tym, kim jesteśmy i co robimy. Pamiętajmy jednak, że to jest decyzja na całe życie, a nie tylko na czas świąt. Można zapytać, do czego nas ta decyzja zobowiązuje. Na pewno to, że wybieramy Chrystusa jako naszego Zbawiciela, zaprasza nas do tego, abyśmy przemyśleli swoje życie, poukładali od nowa relacje z naszymi bliźnimi, zerwali z nałogami, ponownie odkryli wartość powołania i wiary oraz odkrycia prawdy o Bogu samym. Przyjąć Emanuela oznacza stać się Jego ambasadorem i znakiem w świecie. Niech te święta, które za tydzień będziemy już przeżywać, nie będą tylko znowu jednorazowym epizodem, ale niech staną się początkiem czegoś nowego. Początkiem nowego jutra i nowego poznawania Boga, aby Chrystus Emmanuel był z nami nie tylko w te święta, ale był każdego dnia, a do tego potrzeba naszej współpracy, naszego otwarcia się na Niego. Amen.